Okej, mamy sklejone już moje dwa elementy. O. Miałem nic nie gadać. Nie? Dobra. To nie gadam. Ale jednak coś powiem. Mam te dwa elementy sklejone. I teraz tak, zauważyliście pewnie, że źle troszkę sobie to poskładałem ze względu na to, że po prostu zapomniałem przystrzelić sobie poszczególne elementy. No i stało tak się, jak się stało. Troszkę się rozjechało. Takie piękne schodki. Cóż, zdarza się, ten troszkę mniej, jest bardziej prosty, ten się mocniej rozjechał. Ale to, mam nadzieję, że sklejka mi to wybaczy i nie będzie dużo kłopotu. Teraz muszę to zeszlifować ze względu na to, żeby to wszystko ładnie wyrównać, żeby to mimo wszystko ładnie wyglądało. Wyciągnę zaraz taśmówkę i śmigniemy to, ale w międzyczasie coś Wam pokażę. Żeby to ładnie przeszlifować, no to muszę mieć taśmówkę. Taśmówka, żeby nie uwalić wszystkiego w moim warsztacie, żeby też się tego nie nawdychać, muszę mieć odkurzacz. Z racji tego, że mój mały odkurzacz, który gdzieś tam stoi, szczerze mówiąc coś tam ostatnio szwankuje, postanowiłem zakupić odkurzacz z Parkside'a. Jeszcze jest nieużywany, dlatego to nie będzie gdzieś tam żadna recenzja albo coś w ten deseń, tylko to będzie takie bardziej złożone. Fajnie rozwiązane kółeczka. Jeżeli ktoś nie potrzebuje, stawia sobie na sztywno. Jeżeli ktoś tym odkurzaczem jeździ, no to w tym momencie ciach. Szybko, krótko, szybko i na temat. Tak, mamy 2, 4, 5 kółeczek i te 5 kółeczek skręcamy od dołu po jednym wkręcie, no i cała robota. Tutaj to mamy skręcone. Co ja Wam mogę powiedzieć z takich moich pierwszych wrażeń? Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania. Jest naprawdę bardzo estetyczny odkurzacz. O, całkiem ładnie wygląda. Jest to ten model, który jest od wczoraj w Lidlu. To jest PNTS 1500D5. Nie wiem, ile oni tak na dobrą sprawę mieli rodzajów tych odkurzaczy, bo ja w zasadzie widziałem dwa odkurzacze z Parkside'a, ale nie będę się tam gdzieś wymądrzał czy coś, bo pewnie mają więcej tych odkurzaczy. Ale czy naprawdę trzeba składać takie długie, cyfrowo-literkowe nazwy tych odkurzaczy? Nie wystarczyłoby przykładowo Parkside D1, Parkside D2 bądź P2? Pewnie nie, bo to wtedy jest zbyt łatwe i zbyt proste. A oni myślą, że my to jesteśmy jakieś debile. I jak widzę zestawienie kilku bądź kilkunastu cyferek, no to w tym momencie wow, co to jest za profesjonal. O. Odkurzacz jest złożony. Super. Tutaj ma pojemność. Taką mega dużą tą banię. 38 cm. Trocin można tutaj nawalić. Nie. Tak do 29. Tutaj reszta musi zostać. Ale przecież po ci, co mają odkurzacze, to wiedzą, że i tak do połowy resztę trzeba wywalić, bo odkurzacz daje znać o sobie, że przestaje ciągnąć. Fajną funkcję ma z tym dodatkowym gniazdem. Bardzo mi się to podoba. Właśnie polowałem na taki odkurzacz ze względu na to, że już mi się znudziło non-stop schylanie po to, żeby załączyć tamten odkurzacz, osobno piłę, odkurzacz i tak załącz, wyłącz i tak dwa razy za każdym razem. Często to było widać na moich filmach. Wiecie co? Dostaję do tego odkurzacza, dostajecie w zestawie taki duży filtr. Pewnie z Mana podejdzie. Będę musiał poszukać.
jak znajdę, to nagram osobny film, jaki filtr można do tego zastosować. Dostajemy oprócz tego jeszcze dwie, widzicie, wszystko jest popakowane ładnie. Dwie takie fajne szczotki. Obydwie szczotki są na kółeczkach, tak. I tutaj mamy fartuch gumowy, a tutaj mamy taką szczotkę z jakiegoś tam włókna, jakiegoś takiego. Także dostajemy to. Dostajemy rurkę. Halo, halo, tu ziemia. Tak, rurka, nie wiem do czego ona w sumie jest. Ona jest chyba z tego, co gdzieś tam w instrukcji wyczytałem, do trudno dostępnych miejsc, cokolwiek to znaczy, bo ona tutaj do żadnego krótca nie pasuje, ale podejrzewam, że do węża na z przejściówki pasuje, także to pewnie jakieś tam coś, pewnie do czegoś to wykorzystam, może do o, może mi się uda to wykorzystać jako dodatkowy odbiór, odciąg przy mojej pile włosowej, bo od góry bardzo dużo trocin zostaje, może da się to zaadoptować, zobaczymy. Następna sprawa. To jest co? Aha, to jest rura. To jest rura do tej rury. Wkładasz rurę do tej rury i masz takie przedłużenie. Także tu jest ok. A to jest mało ważne. Do tego dostajemy jeszcze worek na mokro do prania, bo to, tym odkurzaczem można też na mokro coś robić. Aha, to znaczy się, że ta jedna szczotka z gumą będzie też do prania na mokro. Jezus Maryśko, teraz wymyśliłem, no. A już miałem nadzieję, że ten worek da się nałożyć na ten filtr, ale się nie da. Dobra. Takie moje kombinacje. Dostajemy jeszcze do tego taki potężny, duży worek. W instrukcji jest napisane... W instrukcji było napisane, że worek jest do bardzo drobnego pyłu. W razie gdybyśmy coś bardzo drobnego sprzątali, wtedy można sobie taki worek do tego wykorzystać. Wszystko ładnie zapakowane. Ja pewnie na razie nie będę z tego korzystał, bo chciałbym najpierw się zorientować, gdzie można takie worki kupić. Chociaż z filtra będę korzystał, bo ja sobie go zmierzę i zobaczę, czy czasami z jakiegoś samochodu dostawczego, bądź dużej osobówki, albo jakiegoś busa, filtr powietrza po lekkiej modyfikacji może będzie pasował. Ale kto wie. Dobra, to mamy. Tu dostajemy taką szeroką szczotę. Ciekawa. Ja pewnie tego używać w ogóle nie będę. Ale może to zaadoptuję do czegoś innego. Ale może się Wam gdzieś przydać, bo to pewnie też jest do prania, do ściągania z tapicerki wody. Także tutaj gitara, szafa, grę meble tańczą. A co jeszcze mamy? Mamy tą szczelinową rurkę, jest ok. Tu jakąś taką upośledzoną małą końcówkę, która tutaj nic nie ma kompletnie. Mogło tutaj coś być, żeby to jednak takie mocno plastikowe nie było. Ale plastik w miarę taki dosyć miękki, niełamliwy, więc raczej podłóg panelowych nie będzie rysować, jeżeli byście chcieli przykładowo taki odkurzacz wykorzystać w domu. Także to. Niechaj będzie. Tutaj mamy redukcję. Fajna sprawa, bo jest redukcja w jednym. Ja mam tutaj, tu się wala jedna redukcja. Za Wami na pile włosowej stoją dwie redukcje, znaczy się z tyłu. Koło piły włosowej tam jest następna redukcja. I walają mi się te redukcje, a potem jak potrzeba, to nie ma nigdzie, kompletnie w ogóle. Także tu ok, duży plus. Na to, że za to, że tutaj po prostu takie coś wymyślili, no i jest to gumowe, więc nam nie pęknie, nie złamie się, można to naciągać, dostosować do w miarę do swoich potrzeb. To nie wchodzi w skład, to też nie wchodzi w skład. Teraz jeszcze co? Tutaj mamy kran spustowy, znaczy się otwór spustowy. To w razie draki, gdybyśmy tak chcieli prać. O, ok. Także co? Ja składam ten odkurzacz. Ciach. O.
Zobaczcie, nawet się całkiem ładnie prezentuje. O, aha, tu jeszcze takie dwa druty wygięte. One pewnie do jakiegoś podtrzymywania, czy tam jakiejś maszynki zewnętrznej, czy jakiegoś kabla, czy nie wiem, jeszcze nie wnikałem. Rura. Rura troszkę krótka i mocno sztywna. Mam nadzieję, że się wyrobi. Chociaż może nawet taka krótka nie jest. W każdym bądź razie. Ładnie rozwiązane. Ja w tym moim odkurzaczu z Castoramy były tylko takie dwie wypustki tutaj na zewnętrznej tulei, które się w bardzo szybkim czasie bardzo mocno wyrobiły i ten wąż gdzieś mi tam wylatywał. Tutaj mamy zatrzask, który ile wytrzyma? Słuchajcie, nie wiem, czy było słychać, w każdym bądź razie działa. Dobra, podłączymy go do prądu. Aha, kabel długi. Kabel naprawdę długi. Kabel naprawdę mocny. Jest ok. Jest ok. I mam nadzieję, że grubość tutaj tego przewodu przełoży się na grubość pojedynczych żył, które tam w środku sobie są. Że tam nie będzie jakiś taki cienki drucik Made in ścisła China. Bo tutaj jest gniazdo, które przewiduje podłączenie urządzenia Max 2200W. I nawet to, powiem Wam szczerze, działa. Przeprowadzimy teraz taki szybki test ssania. Jak będę sobie chciał brodę wyczyścić, to automatycznie tylko załączam, ma dobre ssanie. Ok, pozdrawiam wszystkich hejterów. I tu mamy jeszcze coś takiego jak funkcję otrzepywania filtra. Ostatnio Tomek, pozdrawiam Tomka, SWG Stolarnia w garażu, wrzucał po długim czasie użytkowania. Dzięki Tomek za konsultację, bo to w zasadzie chyba dzięki Twojemu filmowi jednak zdecydowałem się na ten odkurzacz. Także co? Także aha, tutaj jest funkcja otrzepywania, która według mnie jest tak samo trzepnięta jak konstruktor, który to zrobił, bo to tak średnio na jeża działa. Z tego co wiem, to bardziej takie odkurzacze zaawansowane mają jakiś system otrzepywania, gdzie słychać takie potrójne, gdzieś tam jakieś uderzenie. Nie wiem na jakiej zasadzie, to bardzo dziwnie brzmi, jakby gdzieś jakieś... O, jak z filmu Wojna Światów, jak jest tam ten, taka scena z tym dużym takim robotem, on tam robi takie... To tutaj tak podobnie powinno to działać. A tutaj tak na dobrą sprawę po załączeniu odkurzacza nic nie słychać, żeby on tam coś robił. Nie wiem, na jakiej zasadzie ta konstrukcja działa. Zresztą zobaczcie sami. Tutaj jest wypływ ciepłego powietrza z silnika. Jak naciskam na guzik, to tutaj ten przepływ się zmniejsza i podejrzewam, że tu jest jakaś dysza, która przekierowywuje nam powietrze z tego, tu jest pewnie jakaś klapka i przekierowuje nam powietrze po prostu bezpośrednio w filtr, który w tym momencie ma za zadanie zostać rozdmuchany. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. W każdym bądź razie, no... Gdyby miał kosztować 400, to bym go nie kupił, ale że dałem za niego 299 zł w dniu dzisiejszym, jak wy to będziecie oglądali, to będzie jutro, znaczy się w dniu wczorajszym, wydaje mi się, że będzie ok.
jak zakończą produkcję tego odkurzacza i sprzedaż w Lidlu, ja wtedy zrobię recenzję, ok? Dobra, a teraz tak bardziej tylko, no nie będę wam pokazywał, jak wyciągnąłem go z kartonika, bądź coś tam. Spoko. Bardzo mi się spodobał jeden zwrot w instrukcji obsługi. Czekajcie, zmienię kamerę. W instrukcji obsługi jest napisane, że żeby przeprowadzić proces oczyszczania filtra, należy wykorzystać końcówkę numer bodajże 16. I zacząłem się zastanawiać, do czego, czy to gdzieś trzeba wkręcić. I wygląda to w taki sposób: wykorzystać tą końcówkę, włożyć ją tutaj do tego przycisku, załączyć odkurzacz i nacisnąć przez około 3 sekundy ten przycisk. A ręką nie wolno? Ja nie wiem, czy to było z chińskiego tłumaczone. To jest naprawdę niemożliwe. Może się tutaj czepiam teraz, ale instrukcja jest w taki dziwny sposób napisana, że w pewnym momencie zgłupiałem, bo myślałem, że tutaj jakaś specjalna procedura jest do przeprowadzenia. Cóż, takie dzisiaj mamy czasy. Ludziom trzeba tłumaczyć w inny sposób, niż kiedyś to zakładano. Dobra, słuchajcie, to na tą chwilę byłoby wszystko. Ja wam jeszcze pokażę za chwilkę kilka scen z mojego filmu, który właśnie kręcę obok, a to jest tak w międzyczasie, bo wyszła taka potrzeba zakupu odkurzacza, więc zakupiłem. Dobra, papier mam założony na maszynę. Mojego tabletu, bo mi się zepsuł i muszę teraz na czuja walić. Wydaje mi się, że będzie ok. Zobaczymy za jakiś tam długi okres czasu, czy przetrwa u mnie na warsztacie, bo jak dopnę do niego wyżynarkę, to będzie długie godziny sobie pracował, bo przy takich pracach to bardziej sporadycznie. I zapraszam na następny odcinek, w którym pojawią się takie dziwne elementy. Pozdro, bez pitolenia, Olo 76. Dobra, to byłoby wszystko na tyle. Jeszcze raz, już się żegnałem, ale pożegnam się jeszcze raz. Nara.